Ta sytuacja z 72 minuty miała decydujące znaczenie dla losów tego meczu. Jaworznianie, czekający na gwizdek oznaczający faul na Antczaku, nie zauważyli kontry gości zakończonej bramką Pawlaka. Dwie minuty później było już 0-2. Na gapiostwie miejscowych skorzystał Sobociński. 9 minut przed końcem bramkę określaną mianem kontaktowej zdobył Chudy. Tuż przed ostatnim gwizdkiem w polu karnym dał się sfaulować Konon, a Arkadiusz Kubik pewnie wykonał jedenastkę. Jedynie ku pokrzepieniu serc kibiców z Jaworzna powiedzmy, że Szczakowianka miała więcej z gry, że Krause trafił w poprzeczkę, że dwie stuprocentowe sytuacje zmarnował bijący się w piersi Sikora. Pójdę do szatni, przeproszę kolegów za niewykorzystane sytuacje, bo gdybym to strzelił, całkiem inaczej mecz by się potoczył. A tak w świat poszedł wynik Szczakowianka Jaworzno, Jagiellonia Białystok 1-3.